Jako pierwszy zdobył pan czarne pasy w brazylijskim jiu-jitsu z Polaków, tak? Tak, jako pierwszy w Polsce, jako pierwszy w Europie Wschodniej. Właśnie jak do tego doszło? No bo jednak to jest jakaś jednak wyróżnienie, że jako pierwszy. Jako 7-letni chłopak zacząłem trenować judo i... No i w pewnym momencie na Pucharze Świata po którejś tam z kolei kontuzji, tym razem wypadł mi bark, nie mogłem kontynuować kariery byłem na takim poziomie, na jakim byłem przyzwyczajony, na jakim chciał, tak? Zwłaszcza, że marzyłem o olimpiadzie i w pewnym momencie zobaczyłem walki w klatce, UFC. Wtedy jeszcze nie były to tak popularne. Tam jakąś kasetę dostałem od znajomych z Rosji i tam były te walki w klatce. I zobaczyłem, że wygrał to Royce Gracie i jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to jest brazylijskie jiu-jitsu. Myślałem, że to jest zawodnik judo, który właśnie pokonał wszystkich konkurentów, bo to jeszcze nie było tak jak w tej chwili, że wchodzi dwóch ludzi przystosowanych, przygotowanych do wszechstylowej walki. Natomiast wtedy tak były konfrontacje sztuk walki, ludzie wychodzili w rękawicach, w kimonach, no czyli ten właśnie Royce Gracie Brazylijczyk wyszedł w kimonie praktycznie bez zadawania ciosu, wywracał wszystkich na ziemię albo sam się kładł na ziemię i załatwiał przez duszenie lub dźwignię wszystkich tych przeciwników w parterze. No i postanowiłem, że może bym się tym zainteresował właśnie samą walką w parterze, ze względu na to, że zawsze mi ten parter pasował. I od słowa do czynów zacząłem najpierw prowadzić swoją akademię i uczyłem się z różnego rodzaju czasopism i z jakichś tam taśm wideo, bo nie było jeszcze nawet płyt, tylko taśmy wideo. I w pewnym momencie w porozumieniu z żoną rzeczy, które miałem przeznaczone na meble w kuchni, przeznaczyłem na wyjazd do Brazylii, pojechałem do Brazylii i no i tam poznałem swojego mistrza, zameldowałem się u niego w akademii. Powiedziałem, że chcę u niego ćwiczyć, u George'a Macaco, Patino Macaco to małpa, dlatego że jest taki pseudonim jego, bo jest taki zwinny, przecież wtedy był taki zwinny, no teraz też jest. No i po 6 latach od tamtego momentu, po 5 latach od tamtego momentu zostałem przez niego nominowany na czarny pas. No i taka jest właśnie historia czarnego pasu. No i właśnie, a jak się taki czarny pas, nie wiem, zdobywa, jak to trzeba przejść, jakie próby, jak to wygląda sama to? Tak naprawdę po prostu ująłem go, bo to bardzo szybko dostałem czarny pas. Bo pojechałem do Brazylii, pojechałem za pierwszym razem z białym pasem. I tam od razu po pierwszym pobycie przeskoczyłem niebieski pas, od razu nominował mnie na purpurowy, dlatego że dosyć dobrze mi szło z jego zawodnikami. Później praktycznie on przyjechał do Polski, do mnie i dostałem praktycznie chyba podczas drugiej wizyty, później jeszcze raz pojechałem do niego do Brazylii, tam walczyłem w MMA w Brazylii i on później właśnie po tej walce MMA przyjechał do Polski i po roku posiadania tego purpurowego pasa już dostałem brązowy. I tak naprawdę on później mi wyznaczył cele po roku, już mi powiedział, że jeżeli wygram zawody, to Paulista, takie mocne zawody w Brazylii, to będę dostał czarny pas. Niestety nie udało mi się, zdobyłem trzecie miejsce. No i niestety powiedział, że mój czarny pas odpłynął. Nie? I wyznaczył mi następny cel, że ma na Mistrzostwa Świata ma wygrać złoto. Pojechałem na Mistrzostwa Świata i znowu nie fart. Teoretycznie nie fart, a z drugiej strony zdobyłem drugie miejsce w kategorii, trzecie miejsce w Open. Ważąc tam 85 kilo i znowu ten czarny pas odleciał, nie? I pojechałem na Mistrzostwa Europy, generalnie to trwało ponad rok, pojechałem na Mistrzostwa Europy, wygrałem kategorię i Open, czyli po brazylijsku jest absoluto i dostałem czarny pas. Przyjechał do Polski, wreszcie mi czarny pas. Ale czarny pas w szkole, który ja reprezentuję w Goldkimie, wiąże się z tym, że jeszcze jest Samurai Test, czyli na początku jest tam ta zbiórka, ceremonia, mistrz daje czarny pas, gratulacje. Ale później niestety zjeżdżają się wszystkie czarne pasy, ja powiem w Brazylii, wszystkie czarne pasy się zjeżdżają. No i jest taki naprawdę, no strasznie, biją kurczę, z pasami kurde, kopią i tak naprawdę 45 minut męczarni. To jest jakby takie odcięcie od tamtego życia, powitanie w nowym życiu i mogą tu tylko oglądać czarne pasy. Nie mówię, kto przeżyje Samurai Test, mówi, życie zaczęło się od nowa i faktycznie to nowo drogi. Czyli strasznie prestiżowa rzecz, że tak wszyscy przyjeżdżają, prawda? Bardzo prestiżowa. Póki co w brazylijskim jiu-jitsu jednak te pasy jeszcze są prestiżowe, bo już w innych dyscyplinach
praktycznie no nie ma co mówić, niektórzy sobie kupują. Goście, którzy mają 30 lat i noszą czerwone pasy, no to jest dla mnie nieporozumienie. Panowie, kontrola, tak? Teraz staram się wyłapać jego brodę, to znaczy, to jest brodę, tak? Brodę. I teraz tak naprawdę czekam, bo żeby mogę nawet mu dwa razy go tak lekko szarpnąć, żeby on się podnosił do góry. Jeżeli... Ale jest to wola wyżejścia, żeby go do góry, bo tego nie robię. Teraz on się podnosi. Właśnie. I o, może być tak. I teraz, jeżeli on będzie szedł do góry, łapuję jego do mnie, to go wstrzyma. I teraz tutaj... Czyli pozycja, tak? On się trzyma do góry, tak? Ale nie da, tylko tylko się trzyma. Łapuję go do mnie, tak? Kontroluję. Teraz każdą go kontroluję, macie, tak? I powoli go cofam się i wkładam go na górę. Jeszcze raz. Pozycja. On się trzyma do góry. Raz. Złapuję. Zabieram. Odpycham. Mam nadzieję. Jest taka... I to już się trzyma do góry. I to. Zubiłbym się teraz na bliżej go koszulę i teraz partner będzie wyłapował moją nogę z boku, tak? Ja będę robił dźwignię na jego uwagi. Od razu przechodzę do klasera, tak? Słuchajcie, chcę pan, zaklinamy trójkąt na jego barce. Tak, jeżeli nie złapie, bo na to samą nogę nie na łokciu, zaklinam trójkąt, tylko zaklinam na jego ramieniu, na... I teraz zobaczcie, tu lekko będzie i powoli sobie rzucam tutaj. Zobaczcie, bo zawsze dźwignia jest po drugiej stronie wczuka, to on będzie musiał iść tą stronę. Tutaj ciągnąć, to nie zawsze, że to jest pod kątem prostym. Słuchajcie, teraz zobaczcie, jak jest teraz, on tutaj będzie wypychał, właśnie, tak, będzie pracował. Musicie wiedzieć, czuć to, nie? To weźmy teraz to, zobaczcie. Jeżeli ja mam tą pozycję, jeżeli jest taka pozycja, tak? Ja teraz idę tu, nie da rady, szukam tej dźwigni, zobaczcie, szukam, tak? Tak, słuchaj, teraz nie przesuwamy tych bioder w ten sposób, że raz do tyłu, tylko dociskam go i teraz tak jak takim wężowym ruchem, zobaczcie, raz. I szukam tej dźwigni, tak? Słuchajcie, zwłaszcza bez kimo jest tak śliski, że to każdy było nie do widzenia, nie? Szkoda pozycji. No dobra.